Dzień dobry Państwu. Zapraszamy w tym roku na nasz festiwal poetycki Piwonalia do księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego. W zeszłym roku ten festiwal odbył się w łazienkach, w cudownych okolicznościach przyrody. Wszystko kwitło i było bardzo ciepło. No ale dzisiaj mamy piwonię, więc nie jest tak źle. Kwiaty nam towarzyszą i towarzyszy nam także wspaniała poezja. W tym roku chcieliśmy zaprezentować, pokazać, poczytać, porozmawiać o tomach poetyckich, które ukazały się w Piwie w tym roku, 2019. I tak pierwsza nasza rozmowa to będzie rozmowa o tomie Krzysztofa Boczkowskiego Szkielet Boga z serii emblematycznej. Tutaj jako emblemat mamy piękny oset. W ogóle ja uważam, że te książki są piękne i zawsze, kiedy biorę do ręki czy tom Krzysztofa Boczkowskiego, czy Adriany Szymańskiej, czy Krzysztofa Kellera, czy Krystyny Rodowskiej, to mam taką po prostu zmysłową przyjemność. Dzisiaj będę rozmawiała o wierszach Krzysztofa Boczkowskiego z Jarosławem Mikołajewskim, wspaniałym poetą, eseistą, tłumaczem Dantego. Poczytamy także wiersze Krzysztofa Boczkowskiego, bo chcielibyśmy, aby przede wszystkim ta poezja była z nami. W następnych odsłonach zaprezentujemy naszą nową serię, tak zwaną serię mozaikową. I tutaj ukazały się trzy tomiki wierszy w tym roku. Tom Doroty Szatter z Warszawskiej Jeruzalem, też będziemy na Piwonaliach gościli autorkę. Tom Krzysztofa Gryko, Uprzedzanie śpiewu i tom Tadeusza Dąbrowskiego, Skrable. Wszystkie te tomy są pięknie jakby zapowiedziane przez poetów i tutaj na czwartej stronie tomiku Skrable Adam Zagajewski tak napisał o tym tomie i o poezji Tadeusza Dąbrowskiego. Tadeusz Dąbrowski jest w dziedzinie poezji kimś, kogo Francuzi nazywają le grand reporter. Posiada temperament realisty, lecz jego realizm jest z natury poetycki. Prowadzi do odkryć, nie zaś do oskarżeń. Jego wiersze osiągają nadzwyczajny poziom skupienia i gęstości, stanowiąc adekwatną odpowiedź na absurd naszego świata. Adam Zagajewski. Z kolei Adam Wideman o poezji Krzysztofa Gryko, o tym tomie napisał: czy miłość rzeczywiście skutecznie sprzeciwia się śmierci, a słońce jest tak dobre, że tylko księżyc może mu zagrozić? Tego dowiedzą się Państwo z tej książki. I w końcu profesor Aleksander Fiut zapowiedział Warszawskie Jeruzalem Doroty Szatter. Sam pomysł, by na doświadczenia wojenne spojrzeć z perspektywy przedmiotów, wydaje mi się nie tylko niezwykle oryginalny, ale także artystycznie bardzo trafny. Pozwala uwolnić się od fałszywego liryzmu i nadmiernego patosu, przemówić w nieoczekiwanej masce i schować za nią emocje. A przez to, co ukryte, przemilczane wiersze jeszcze bardziej poruszają. Ważna jest także dokładność dat, wydarzeń, miejsc. Powstaje tym sposobem swego rodzaju kronika Warszawy od początku wojny do jej zakończenia, od miasta tętniącego życiem do miasta śmierci. Ale zarazem są to dzieje samych rzeczy, świadków i uczestników ludzkiej tragedii, profesor Aleksander Fiut. Ten tomik Doroty Szatter z Warszawskiej Jeruzalem, właściwie tak w kolejności chronologicznej, rozpoczął nam tę serię mozaikową. I rzeczywiście jest to tom, który opowiada o zagładzie miasta, ale tak naprawdę jest to też trochę ostrzeżenie, mówiące o tym, że zawsze jesteśmy albo przed, albo po katastrofie. Także spodziewamy się wizyty u nas w księgarni Bohdana Zadury, z którym Paweł Orzeł porozmawia o jego najnowszym tomie poezji pod tytułem Płyn Lugola. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na nasze Piwonalia w tym roku do księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego.